Hejka kochani, dzisiaj nagrywamy kalendarz jedzeniowy, coś innego od kosmetyków, więc spróbujmy go rozbroić. Tutaj powinny być pudełeczka i powinny one gdzieś stąd wychodzić, więc musimy to jakoś rozbroić. O, zobaczcie, super, mamy to już. Mamy to. A więc będziemy wyciągać sobie pudełeczka po kolei, numerkami i zobaczymy, co tam mamy. A zanim to, nie zapomnijcie wcisnąć przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I oczywiście zostawić łapki w górę pod filmem. Przechodzimy już do otwierania. Wyciągamy pudełko. Cyk, spada nam kolejne. Patrzcie, jakie duże jest to pudełko. O, i tutaj możemy, dla dzieci są jakieś zabawy, że można sobie poukładać jakieś te owocki. Co my tu mamy? W pierwszym pudełku mamy musik z banana, truskawki i jakiś tam otrębów. Spoko, fajnie. Jedziemy dalej. Bierzemy dwójeczkę, mniejsze pudełeczko. I w mniejszym pudełeczku mamy... Mamy tutaj jabłuszko z cynamonem. Takie jabłuszka suszone z cynamonem. Pierwszy raz mam kalendarz taki jedzeniowy, ale chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj na odwrotach mamy zagadki jakieś, czy do składania coś. Na tych pudełeczkach jedziemy z trójeczką. Trójeczka malutka znowu. I w trójeczce mamy batonika z marchewki i jabłuszka. Jedziemy dalej. Czwóreczka. Czwóreczka dosyć ciężka. I w czwóreczce mamy musik. Tym razem jest to jabłko, banan, ogórek i szpinak chyba. Więc taki bardziej warzywno-owocowy. I znowu do piąteczki dużej idziemy. Fajnie nam spadają te kartoniki. Tak. I leciutkie. I w piąteczce mamy chipsy o smaku marchewki. Ciekawe. Wszystko zdrowe. Lecimy dalej. Szósteczka. Hops. Fajnie to spada, nie? A w szósteczce... O, zobaczcie, tylko taki mały magnesik. Taki mały magnesik, zobaczcie. Jakie to smutne. Zamiast jedzonka dostaliśmy magnes. No trudno. Siedem. Pyk, ale to fajnie spada. W siódemce mamy znowu jakiś musik. A w siódemce mamy gruszkę z jabłuszkiem i cynamonem. Lecimy dalej. Ósemeczka. Pyk. I znowu leciutkie. W ósemeczce mamy... No nie, zobaczcie. Mamy naklejki. Trzy naklejki. Znowu smutne, ale jakby miało być to dla dzieci, no to to by był nawet dobry pomysł, ale by mogli dać jakiegoś... Nie wiem, batonika właśnie takiego z naklejkami czy coś. Słabo. Dziewiątka, duże okienko. Ale nie jest ciężkie. I w dziewiątce mamy chipsy bananowo-truskawkowe. O, te mogą być bardzo dobre. Jedziemy dalej. To była dziewiątka. To teraz dziesiątka. Mam nadzieję, że nie będzie znowu jakichś naklejek. I w dziesiątce mamy... Batonika, bananowo, winogronowo, chyba borówkowy. Okej, okay, batonik, okej. Okay. Jedenastka. Też leciutka. I w jedenastce mamy jakąś książeczkę do poczytania. No, słabo. Słabo. Dwunastka, duża. No i ciężka. I w dwunastce musik. Jabłko, gruszka i passion fruit. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. Teraz jedziemy z trzynastką. Pyk. Trzynastka średnio ciężka. I mamy tutaj jakieś małe cosie. Jakieś rodzynki chyba suszone. Trzy opakowanka. Czternastka. Pyk. I w czternastce mamy
Kakao. Orzechy kakao. Chyba kakaowca. Nie wiem. Coś takiego. Możecie mi powiedzieć, co to jest. 15. Pyk. I mamy znowu musik. Jabłko, mango i nie melon. Nie pamiętam, jak to się nazywa znowu. Dobrze powiedziałam. Jabłko, mango i brzoskwinia. Dobrze powiedziałam, co ja. Mózg już nie pracuje. 16. Pyk. A w 16 znowu mamy jakąś kartkę. Kolorowankę. Ale se zarobili. Szkoda tego pudełka produkować na tą kartkę. 17. Pyk. 17. Kolejny batonik. Wiśnia, banan. 18. Pyk. Kolejny musik. Jabłko, borówka, jeżyna. 19. Pyk. Znowu lekka, będzie jakieś badziewie. Tatuaże owocowe. Masakra. 20. O, ciężkie. Musik pewnie będzie. Jest musik. Oj, to taki porządny. Kokos, banan, jabłko i ananas. 21. Pyk. I mamy 21 prycelki. Prycelki, ja lubię prycelki, fajnie. 22. Ostatnie już tutaj z tego rządku. I mamy baton, mango, pomarańcza. 23. Ciężkie, pewnie będzie musik. Zgadłam. Mamy truskawka, malina, borówka, jabłko. I 24. Ostatnie okienko powinno być super, a jest bardzo leciutkie. Co my tu mamy? I mamy tutaj suszoną truskawkę. Jest super, bo ja lubię suszoną truskawkę. A więc teraz Wam pokażę wszystko, co było w naszym kalendarzu. A w naszym kalendarzu znalazło się dużo musów, dużo batoników, troszkę zdrowych chipsów. Proszę, to się wszystko znalazło w naszym kalendarzu. Mamy tutaj 8 musów, chyba z 4 batoniki, jakieś rodzynki, precelki, chipsy, suszone truskawki. Bardzo fajnie. Bardzo fajny kalendarz, bardziej dla dzieci niż dla dorosłych. Bio, wszystko jest bio, więc super. No i to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!